Cześć, jestem Mikołaj. W ostatnim czasie poważnie wzrosło zapotrzebowanie na granie w 4K i dzisiaj wychodzę trochę temu naprzeciw i prezentuję Wam swoją koncepcję jednostki centralnej przeznaczonej właśnie pod grę w 4K. Zapraszam Was od razu też do komentowania i do tworzenia własnych sugestii co do tego, co mogłoby się znajdować w tym komputerze lub co można byłoby w nim wymienić, przede wszystkim po to, byśmy razem mogli stworzyć perfekcyjny komputer. Więc zapraszam Was do swojego materiału. Procesor, który wybrałem, to Intel Core i7-6700K. Jest to czterorodzeniowa i ośmiowątkowa jednostka z odblokowanym mnożnikiem o taktowaniu 4 GHz, uznawana za najwydatniejszy procesor 6. generacji linii Core i7, przez co idealnie wpasowuje się do naszego komputera przeznaczonego pod 4K. Chłodzeniem tego procesora zajmie się Be Quiet Darkrock 3 Pro, który zapewni wydajną pracę przy niskim poziomie hałasu. Płytą główną w tym zestawie zostaje Z170 Gaming K4 od Gigabyte. Jest to płyta o standardzie ATX umożliwiająca podkręcanie procesorów soketem 1151. Gigabyte zapewni nam 4 gniazda pamięci DDR4 w architekturze Dual Channel o taktowaniu nawet do 3466 GHz. Na panelu tylnym mamy 4 wejścia USB 3.0 oraz 2 3.1, które zapewnią nam szybki przesył danych zewnętrznych nośników. Wybór karty graficznej nie mógł być inny. GeForce GTX 1080 8 GB w wersji gaming od MSI. Jest to szalenie mocna karta graficzna na złączu PCI Express X16 3.0, obsługująca DirectX 12, OpenCVL 1.2 i 4.5, współpracująca z panelami 4K i VR Ready. Specjalne chłodzenie od MSI złożone z radiatora oraz dwóch wentylatorów wykorzystuje technologię Zero Froze, która zatrzymuje wentylatory, gdy temperatura karty nie przekracza 60 stopni Celsjusza, zapewniając ciche doznania podczas nieintensywnego użytkowania tej jednostki. Karta posiada 3 wyjścia DisplayPort, po jednym wyjściu HDMI, DVI oraz elegancki backplate. Wybór pamięci RAM padł na Crosshair Vengeance LP 2x po 8 GB w standardzie DDR4. Przede wszystkim dzięki wysokiemu taktowaniu 3000 MHz, wysokiej wydajności i pasującej do całego zestawu kolorystyce. Dyskami twardymi w tym zestawie będą SSD HyperX Savage 240 GB, który będzie przeznaczony przede wszystkim na system czy najważniejsze aplikacje. Tymczasem na wszelakie dane użyjemy klasyczny HDD Western Digital Caviar Blue o pojemności 1 TB. Jeżeli będziemy potrzebowali nośnika optycznego lub myślimy o oglądaniu filmów w jakości 4K Blu-ray, dobrym wyborem będzie LG BH16NS55, który cechuje się dobrym stosunkiem jakości odczytu do ceny, chociaż najchętniej zrezygnowałbym z jego zakupu lub kupił jakiś nośnik DVD do 100 zł. Cały zestaw zasilany będzie dzięki Salient UMPC Vero M1 o mocy 600 W, który posiada ważne dla zasilaczy zabezpieczenia oraz certyfikat sprawności 80+. Całość naszego zestawu zamkniemy w obudowie z oknem od Fantexa. Endholux, bo tak się nazywa, jest obudową stalową, aluminiową typu Full Tower, posiadającą boczny panel z oknem, podświetlenie LED, dwa 140 mm wentylatory u górnej części i tylnej części obudowy oraz jeden 200 mm na froncie. Na panelu przednim znajdziemy po dwa łącza USB 2.0 i 3.0 oraz wejść mikrofonowe i słuchawkowe. Sam zestaw nie powinien mieć najmniejszych problemów nawet z tymi najbardziej wymagającymi graficznie tytułami, zwłaszcza jeżeli chcemy grać w 4K. Ja natomiast Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam Was do sekcji komentarzy, gdzie czekam na Wasze propozycje, jak można jeszcze bardziej zoptymalizować ten zestaw. Tak więc cześć, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam Was na naszą stronę wideotesty.pl. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!